Witajcie, myszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na lokacji Orwo Blues jako północna wspólnota. Tak, zmieniliśmy nazwę, już nie jesteśmy MacArthurem i chyba mało mamy powiązania z enklawą, chociaż nasza mała ikonka nadal jest enklawy. Więc odblokowała nam się lewa strona drzewka. Pytanie jest takie, z jednej strony mamy tutaj dużo takich niewiadomych, ja zbytnio tego nie czytałem. Z drugiej strony musimy trochę porobić, więc myślę, że najpierw będziemy robić coś a la eventy z państwami, ponieważ po prostu są nam potrzebne. I w razie czego... Okej. Okay. Czyli tutaj mamy news event, dobra. Warto czasami włączyć sobie news event. Myślę, że od tej pory włączę sobie news event, więc tak. Wychodzi na to, że trochę słabo wyszło. No i... Czekaj, bo my jesteśmy jej córką, tak? Tak. Wychodzi na to, że ona po prostu tam miała swój wyrok, została chyba wygnana. Tak, została wygnana, dobra. No i tak naprawdę wygnana z pełnym ekwipunkiem i gdzieś sobie poszła. Więc, no, że tak powiem, zaczyna się nowa era dla nas i nasza nowa era będzie polegała na tym, że zapewne nadal będziemy mogli atakować resztę. Więc sobie popatrzymy, jakie tutaj są eventy. Z jednej strony ten event może być. Dobra, tutaj. A, to! Dobra. Właśnie te news eventy są najgorsze, że ja nie wiem, o co chodzi. Zgaduję, że dużo ominąłem przez tamto, ale. Okej. Okay. Trochę słabo. Ale jakoś sobie. Jakoś przeżyjemy to po prostu. Więc tutaj sobie połączyliśmy się i dostaliśmy trochę bonusów. Tutaj to jest jakiś event, tutaj to jest też... To jest jakoś... Tutaj chyba jest połączenie. Przez te... To nie... Przez to nie widać. History Lessons, a to History Lessons, czyli musimy to zrobić. Dobra, więc robimy to. Jak nas to pociągnie, to zobaczymy. Na razie sobie po kolei to robimy i próbujemy jakoś się podbijać po tym. Szkoda, że Political Power nie dostajemy zamiast tego. Ogólnie śmieszna sytuacja, bo mój znajomy tam chciał zagrać mojego moda. I jako, że on dawno nie dostał aktualizacji z tego względu, że no, pracuję nad jedną większą. I też jestem zajętym bardzo człowiekiem i nie mogę tylko nad tym pracować. Więc... Tam wysłał, że jakiś błąd jest z tym i teraz ja się zastanawiam, jak to możliwe, kiedy ja dosłownie nic z tym nie robiłem. Ale zgaduję, że mógłbym odpalić jakieś moda razem z tym i to jest powód. Ale jeżeli nie, no to zawsze po prostu sprawdzi się i szybko się usunie, to nie jest... Zazwyczaj większość modów to jest spowodowane tym, że na przykład była jakaś aktualizacja i teraz się pozmieniało. Dobra, patrzmy, co tutaj jest. Tak popatrzyłem sobie na to i takie, dlaczego to jest ten anioły z Doktora Who. Okay, tutaj jest Bismarck, ale z Bismarckiem musimy być z tym. Research slot, no to zawsze fajnie zdobyć research slota. Dobra, tutaj jeszcze jest... Montana. Tutaj jeszcze jest sporo tego, ale myślę, że może zrobimy tutaj. Bo tam jest dużo do ataku, a mamy tam... Zapewne z siostrami będziemy mogli... coś porobić. Chyba ich nie załatwiliśmy. Okej, okay, możemy zrobić to. To oznacza, że możemy wysłać na granicę z nimi dywizję. Ale się zgodzili, że nie musimy. No. Nie powiem, to jest jeden z najbardziej zepsutych, ponieważ nikt nie chce oddawać tych terytoriów, ale z drugiej strony
To jest decyzja i chce się kliknąć decyzję. Tak, to jest dlatego, jest taki system. Ok, na razie robimy gospodarkę w głównej mierze. To, co na pewno trzeba nam jeszcze porobić, to... No, te wszystkie rzeczy, polepszyć te dywizje. Mamy Combine Art. Mamy nadal. Ok, więc sobie polepszamy tą dywizję, żeby była taka dosyć OP. Chyba więcej już nie zrobimy. No, czekajcie, dajcie chwilę. Powinno być 48, bo w sumie jest równe 48, ale okej. Okej, tutaj bypassowało. Czekamy chwilę, bo chcę po prostu tutaj włączyć. O nie, NCR upadło, to znaczy, że Kaiser będzie dosyć potężny. To nigdy nie jest miłe. Okej, więc tak. Po pierwsze musimy znaleźć to. Safe Haven. Safe Haven, gdzie ono jest? Safe Haven. No nadal istnieje. Jest Safe Haven. Okej. Więc tak. There is no business like show business and thank God for that. Zastanawiam się, czy to polega to na tym, że i tak nieważne co zrobimy i wszystko można interpretować. Polegało na tym, że ktoś tam przyjechał i robił jakieś takie stare, odgrywał stare reklamy i tak naprawdę wszystko było tak napisane, że każda decyzja polegała na tym, że chyba mogliśmy ich zabić, więc nieciekawie, nie powiem. Ok, jak zwykle exploit. A, to jest to. Nigdy nie rozumiem, o co chodzi z tym. To jest takie... To po prostu nie ma sensu. Tyle powiem. Ok. Teraz zobaczmy, jak to wygląda z tymi... O, maści los! To ich zaatakowało z drugiej strony. No, trochę dorobili drzewek, że tak powiem, z drugiej strony. I nie powiem, dosyć nieładnie to wygląda. Okej, w takim razie poróbmy tutaj do końca. Widzę, że jednak nie wszystko mamy odblokowane. Ale teraz czekamy w sumie na tamto i... Co to jest? Czy to są po prostu takie wszystkie dywizje a la po prostu dywizje specjalne? Na to wygląda. Chyba nie zaatakujemy ich od razu. No, nie zaatakujemy ich od razu. W takim razie możemy spróbować o to porobić. Zobaczyć, co to jest. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy zaczęli też w sumie produkować dywizję. Roboty chyba bym jeszcze nie produkował. A tutaj to ile możemy? Gaduję, że nie wszystko nam będzie manpowera. No, nie było na wszystko manpower, ale w pewnym czasie się odblokowało. Okej, okay, Lanius upadł. O, i to upadł dosyć mocno. Dobra. Chociaż Kaiser jest w miarę okej, okay, to nadal to nie jest, że tak powiem... No, nie zdobywa zbytnio, bo tak naprawdę oni zdobywają. Okej, okay,
Dobra. Widzę, że to nie było zbyt dobrej decyzji. Tak, będziemy używać stalej waruty, której nikt w ogóle nie zwraca uwagi. Okej, więc tak, możemy niby ich zaatakować, ale mówię, oni są zbyt potężni. No ewidentnie. Może nasza stara armia miałaby możliwość jakiejś walki z nimi, ale teraz to już zbytnio nie mamy szansy. Okej. Dalej, rozbudowujmy się. I możemy też trochę dostać manpowera, to bardzo chętnie. W głównej mierze czekam na ten power armor, bo to powinno nam w miarę pomóc. Ta muzyka jest okropna. Dobra, zróbmy ten event, zobaczymy co to będzie. Dobra, możemy jak zwykle coś pobudować. Bym pobudował coś, co by dałoby nam jakiś rozwój, taki realny. Takie coś, co by naprawdę nam pomogło. O, możemy ulepszyć. Jej. I coś się popsuło. A nie, już jest. Okej, okay, możemy rozpocząć trasę. 102. Okej. Okay. Też jest jakaś tutaj. A, już się zmniejszył. Udało nam się ulepszyć na 9 poziom. Jak to wygląda? Bo tak się nie spojrzałem zbytnio. Nawet ładnie. Okej, okay, i co tutaj jest? We battle cold and conquer mountains. A demonical dream, which grants Tak, myślę, że American Dream. Podoba mi się to. Ciekawy. Ciekawy cel narodowy, ale najpierw zrobimy to po lewej. Tutaj nieco sobie rozwiniemy. Tego nie będziemy robić, jeżeli nie budowaliśmy, no to się nam nie opłaca zbytnio. Trochę z elektroniki porobimy. Jak to wygląda z tym? Możemy już wystawić. I tak jak chciałem. Trochę powysyłać dywizji tu. I niech poćwiczą sobie, bo potrzebujemy tego. No i wydaliśmy prawie wszystko. Dobra, no i co w sumie teraz? No w sumie teraz musimy poczekać sobie. Bo niestety, ale... No nawet fajna idea, ale z drugiej strony jakoś mnie nie przekonuje. Tutaj jeszcze nic nie możemy zrobić, no to wróćmy do broni wreszcie. Okej. I co tutaj możemy wysłać? Jakiś zwiad? O, recruiting Bismarck. Co się stało w Bismarcku? Że możemy to zrobić. Okej, prawie już jesteśmy na poziomie takim, jakim zaczynaliśmy tam z badaniami, więc to nieciekawie brzmi. Zobaczmy, czy możemy coś polepszyć tutaj. Nie możemy. Tutaj. Też nie możemy, jest na 5 poziomie. Wydawało mi się, że jest na 8. Tutaj nie możemy też. Możemy rozpocząć jakiś... Ten też nie możemy. Dobra. Co tutaj możemy? Możemy zmienić ten. Jest w miarę okej.
Wydaje mi się, że moglibyśmy sobie tutaj spróbować to zrobić. W takim razie pójdziemy w dół tą ścieżką. Tutaj jeszcze będzie dużo badań, więc możemy zrobić takie dwie dywizje na raz. To tak przychodzi, nie wiem skąd przychodzi tak dużo manpower, znaczy manpowera tego. No w sumie manpower, ale źródła szukam tego. To nie jest to, co chciałem badać. To w sumie tak będziemy badać niedługo. Też będziemy niedługo badać. I coś chyba możemy tutaj zakupić. Dobra, jak to wygląda z tym? No, jesteśmy na dobrej pozycji. Z drugiej strony jeszcze trochę zajmie nam trenowanie. Okej, rozwój tego. Chciałbym jednak zaatakować ich w tym odcinku, ale nie wiem, czy się uda mi. Okej, udało się coś osiągnąć. Zawsze fajnie. Coś do Power Armor, no to zawsze chętnie. Dallas upadł. Co się stało z Teksasem? Kto zaatakował Teksas? Meksyk. Czyli udało się tej jednej stronie jednak coś zrobić. Okej, tutaj musimy zrobić tego. No i wydaje mi się, że powinienem się już wypatrywać, jeżeli chodzi o zaatakowanie jednak. Nie wydaje mi się, że oni mają aż... nie są aż tak potężni. To... dosłownie nie wydaje mi się, żeby oni mogli stawić jakiś opór taki naprawdę. Czego nam brakuje? Airship, Fire Team Weaponry. Fire Team Weaponry nam brakuje. Bo to jest to? Tak, to jest to. Brakuje nam w ogóle fabryk militarnych. Może przez to, że nie mamy tych Fire Team Weaponry? Trochę naciągana. Ale chyba to było prawda. Okej. Jeszcze jest dużo czasu, więc sobie to zrobimy. Okej, wypowiadamy wojnę. I nie wygląda na to, żeby to była aż tak wyrównana wojna. W ogóle nie wysłaliśmy żadnych agentów, co mogłoby być bardzo dobrym pomysłem. Nie potrzebujemy was w wojnie. Potrzebujemy wasz węgiel. Dobra, coś tutaj możemy powybierać. Możemy też tutaj pobadać sobie nieco. Okej. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej ścieżce, by ich pokonać. Nie wiem, czy musimy zdobywać ten punkt zwycięstwa, ale te punkty zwycięstwa tutaj są na wyciągnięcie ręki, więc... więc aż tak trudno to nie będzie. Dobra, budowa. Tak, bardzo chętnie bym sobie to wziął. No i teraz będziemy dalej sobie rozwijać naszą technologię, którą już wykorzystujemy. Okej, więc idziemy dalej. Mamy już niby połączenie z Bismarckiem, albo Bismarck się postanowił, że sam się z nami połączy. Dobra, to wiele wyjaśnia. Tutaj ulepszamy sobie. I pytanie jest, co mamy za decyzję. Teraz już mamy o wiele więcej decyzji niż wcześniej można było
wcześniej w sumie aż tak bardzo nie patrzeć na to, a teraz to już nie pójdzie, tak? Okej, okay, to Rocket Launcher. My powinniśmy patrzeć na wojnę, ale nie sądzę, żeby coś to zmieniło. Nie wiem, czy Bismarck, on się połączy z nami, czy co będzie chciał zrobić. Ale musimy być przygotowani na wszystko. Daj jakieś kolejne ulepszenie do dywizji. No i chyba już musimy tylko iść w tą stronę. Okej. Republic of Three Rivers. Nawet wyglądają potężnie. I są też, co pamiętam, dosyć potężni, więc nie warto ich... O! Tak, aneksujemy ich. Okej. Okej, czyli... Dobra. Bardzo chętnie to wezmę. Dobra, tutaj wzięliśmy kolejną rzecz i co możemy zrobić w zamian? Możemy jeszcze to zrobić, jeżeli zrobimy Lesson from World by Bigots. Ale tutaj musimy Cooling Jacket zrobić. Teraz spróbujemy pójść w tą stronę. Tutaj i tak musimy dokończyć, więc zanim tam pójdziemy. Chociaż możemy najpierw zrobić to i dostać slot badawczy. Pas. Bierzemy wszystko. I kończymy tą wojnę. No już jesteśmy dosyć potężni. Dosłownie Navarro powróciło do życia w sumie. I Cezar ich nie lubi. Nie, Navarro nie lubi Cezara. Więc to nie będzie aż takie miłe dla Cezara, a nas wszyscy lubią, my nie jesteśmy, dobrzymi ludźmi. My tutaj nic nie planujemy złego. Dobra, włączamy sobie to. I co tutaj możemy sobie zrobić? Mamy mnóstwo fabryk. Karabiny. Tego aż tak bardzo nam nie potrzeba. Robotów możemy sobie produkować. Okej, okay, i teraz co? No i teraz czekamy. Tak bardzo chętnie bym sobie wziął trochę stabilności. W obecnym rozrachunku bardzo stabilność by się przydała. Okej, okay, ulepszamy broń. Możemy dalej ulepszyć to? To zgaduję, że to nie jest to cooling. To jest to. Cooling jacket. Dobra, jak tam mamy z tym, że możemy albo operational security, albo cooling jacket? Okaże się, że ja nie wybadałem żadnego z tych. Bo tak, tutaj jest propulsion. O mój Boże, dosłownie. Ile zostało tego? Tak dużo. Dobra, wybadaj to. Dosłownie nie wybadałem żadnych z tych rzeczy, które trzeba było. Dobra, na pewno będziemy potrzebowali, będziemy przeciwko komuś walczyli, ale przeciwko komu? The Northern Hans. O Jezu, to się w ogóle nic nie rozwinęło. To tylko zdobyło dzięki nam, że my zdobyliśmy, bo ukradli nam góry. Mamy kilka połączeń, ale dosłownie możemy stanąć tu całą armią i nic nam nie zrobią. Dobra, coś jeszcze zawsze możemy porobić. Możemy podwyższyć opodatkowanie. Albo zainwestować. Chyba zainwestujemy. Oj, Bismarck miał też swój node.
No, teraz nic nie zrobimy, ale zawsze coś. O, i możemy ulepszyć to. Będzie 10 poziom. Dobra, poczekamy chwilę i ulepszymy. I to będzie koniec odcinka. Oj, się zmieniło nam warunt. No, nice. Nie wiem, czy koszty się zmieniły, ale... Czekajcie, czy mamy mnóstwo tej waluty? Mamy 200 tysięcy. I w sumie nie mamy wszystkiego włączonego, bo w sumie nie wszystko nam jest potrzebne. To niech się zrobi. Teraz poczekajmy chwilę. Mam już 20. Ulepsz. Okej. Jej! Teraz 10 poziom. I chyba to jest... Chyba więcej już nie ulepszymy. Więc tak wygląda maksymalnie ulepszony. Nawet fajnie wygląda. I chyba dzięki temu możemy zrobić 10 teraz. 4 trasy. Do tego. Ale fajnie to jest. Zgaduję, że te dwa polegały na tym, że to jest dwa powyżej tego maksimum. Chociaż, wiecie, ja mogłem się domyśleć, ten mod nie jest zbyt intuicyjny w niektórych sprawach. Okej, więc to wszystko. No, zobaczymy się w kolejnych odcinkach. No to, cześć!